Twojej uchwały zarządu w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014. Paragraf pierwszy. W związku z zarządzeniem nr 2577 przez 2013 na Krakowie dnia 4 września 2013 roku w sprawie określenia wysokości środków na realizację zadań priorytetowych w roku 2014 Rada Dzielnicy Piątej Kłobocza zmniejsza od 249 900 zł na kwotę 189 900 zł środki finansowe na zadanie remontu chodników według wskazań dzielnicy przyjętym uchwałą nr 34 przez 317 przez 2013 z dnia 3 lipca 2013 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy właśnie to zarządzenie prezydenta miasta Krakowa, w którym to wszystkie dzielnice zostały zobowiązane do zmniejszenia kwoty, która przypada na każdą dzielnicę z tytułu zadań priorytetowych. I z tej kwoty 530 tysięcy na kwotę 470 tysięcy. W związku z tym, że jak Państwo pamiętają, tutaj kwocie 249 900 zł na zadaniu remonty według wskazań dzielnicy mieliśmy właśnie ten taki bufor jakby na ewentualne inne jeszcze zadania. Propozycja zarządu jest taka, aby właśnie z tej to kwoty zdjąć to co musimy zgodnie z zarządzeniem prezydenta zdjąć. Także kryzys chyba znowu z budżet miasta. Niestety, to się powtarza co roku. Co roku powtarza i co roku jesteśmy zaskakiwani. Najpierw dostajemy budżet jakiś, czy propozycję budżetu, a potem w miesiącu września jest korekta i stale w dół. Ciekawy jestem, jak długo będziemy. Wychodzi na dzień już 22%. No szkoda, że to nie jest jednak, ja bym wolał, żeby to było takie rozwiązanie, że pierw otrzymujemy tą ostrożnościową kwotę, a potem jak wszystko idzie dobrze, to dostajemy podwyżkę niż obcinanie kwoty. To jest jednak już trudne, bo inaczej się jednak planuje, kiedy to trzeba ciąć, a nie dodawać. Ale wobec takiej zostawiamy sytuacji postawioną. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, a co by się stało, gdybyśmy nie przyjęli takiej uchwały? To by nam obcięli na przyszły. No bo co by? Zawsze można zrobić taką próbę, żeby się przekonać, jak to się wydarzy, ale podejrzewam, że zostałoby to zrobione na górę, nie? To znaczy losowe by były wybrane zadania, które trzeba obciąć o te 60 tysięcy. No. Ale bo to jednak no nie, bo po prostu ja to odbieram w ten sposób, że w Urząd Miasta Krakowa naszymi rękami oni chce sobie zrobić dobrze. A potem powie, no Rada podjęła decyzję. I nawet ona nie da dokładnie. Znaczy prezydent. Bo to jest zarządzenie prezydent. No. To nie rady. No nie, ale polityczną na nas. Urząd Miasta Krakowa. dlatego tutaj właśnie mieliśmy też na uwadze to, żeby te cięcia nie szły po zadaniach takich różnych małych, prawda, żeby nie wycinać poszczególnych zadań, tylko z tego wolumenu, który jest na remont chodników, uznaliśmy, że to będzie najmniej dotkliwe posunięcie. W zeszłym roku na przykład zabrali nam zadania takie właśnie dofinansowanie tam osób niepełnosprawnych, czy zajęcia dla tych osób, no bo uznali, że to jest najlepszy sposób. Jedno zdanie. My jesteśmy zdania, że trzeba jakoś z głową, nie likwidować zadań, które naprawdę są konieczne, a zostać. Tylko że mówię, że to do niczego nie prowadzi taka polityka. Albo pieniądze są w mieście, albo ich nie ma. Jak nie ma, to się nie przydziela. I w miesiącu czerwcu powinno być powiedziane, mamy dziurę w budżecie taką i taką, w związku z tym nie dostajecie. I koniec, jest po dyskusji. Panie, bardzo
naprawdę tam są pieniądze wirtualne oczywiście. Co? Wszystko się zgadza. I w tym wirtualnych pieniędzy stawia się halę. Jedną, drugą, trzecią, nie? Po to, co mamy, to już 45. Tak jest. Tylko. Wirtualnie. Wirtualnie. A nie będzie droższe od... Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jeszcze trzeba wyznać taki. Jeszcze trzeba okręgą oczywiście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Centrum Muzyki. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 14 głosach za i 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta.